Poza tym Alberto Forza dzisiaj zagrał sobie wersję 3.11 Ice The Hollow Grail, zagrał sobie na normalu, żeby było śmiesznie, żeby było bardzo trudno. Od razu idziemy do piwnicy, jak ona tam będzie, no to trudno, jakoś się tam poradzimy. Ona tam będzie, to się udamy tam, w lewo, w safe zone. To jest bardzo stara gra. Nie ma piwnicy klucz. To będzie dość normalna, więc ona nie jest jakaś taka wybitna, szybka, mądra. Nie wiem, że ona jest na hardzie mądrzejsza. Ta gra jest mniejsza na hardzie niż teraz. Tu nie ma nic, ale sobie tutaj przyszliśmy. Teraz sobie pozbieramy oczy. To była studnicy, więc sobie od razu pójdziemy na górę. My sobie nie pójdziemy na górę. Każda mi pozwoli krasuła na to. Czekanie w tej grze oznacza śmierć, a ja nie chcę umierać. Tu jej nie ma. Nic nie ma w ogóle. Jest tylko klucz. Jest ten klucz. No to jest zbugowane. Ale to jest zbugowane. Więc tam jest dla nas. Chciałbym tutaj mieć jeszcze jeden cechę w tym, żeby tutaj znaleźć. Ona weszła dopiero na piętro. I chyba tutaj zmierza. Jak sobie znajdziemy jedną sakiewkę, chociaż minimum jedną. Dobra. Bo ona zeszła do piwnicy. Ja nie chciałem jej tu. Słuchajcie, tu pasuje, naprawdę. A ty nie mam już teraz, ale nie wiem, że ja tutaj przyszłem. Ja tylko widziałeś, że ja tam szłem. Naprawdę ciężko będzie tu przejść. No i za samym końcu tej piwnicy. Jak sobie pójdziemy za nią. O, nie ma beczek, zauważyliście, i nie ma też drabiny. To jest za ścianą, więc nie bójcie. Tak myślałem, że tu będzie to, a tutaj są tylko trzy sakwy. Nie ma w tej wersji drabiny. Czekam tutaj, że... Paliśmy z tej piwnicy. Bo ona już wyszła, nawet już nie chciała tutaj siedzieć, albo już wraca tutaj. No dobrze, że wraca. Super. Jak ja uwielbiam te bugi. Ja to uwielbiam. No, jak mi starczy czasu, to pokażę, że nie ma drabiny. Bo faktycznie nie ma. To mi starczy czasu. Widzicie, tu ma drabiny. Nie ma choinki. Dobra, ona się tam jeszcze lata. Udało nam się to przejść. Następny odcinek easy. I trzy odcinki będą z jednej wersji z Ice. Do wersji demo. Z całej tak. Jeśli kolejnym razem mordy, trzymajcie się. Hello!